Jak mówiłam, tam są Iñaki i Carlos. Wykupili wszystkie losy na loterię. Halo. Mówię do ciebie. Spójrz na Sol, biedaczka. Czemu? Zmuszono ją, żeby została PR-owcem. I z tego, co widzę, świetnie jej idzie. Bardzo dobrze. Super impra, co? Tak. Strasznie dużo ludzi. Tak. Zatańczymy? W takim tłumie? Masz rację. Zadeptaliby nas. Napijesz się czegoś? Soku. Jakiego? Z mango. Zaraz przyniosę. Santos, zaczekaj. Nie wiem, czemu tak się denerwuję. Uspokój się. Muszę ci coś powiedzieć. Niko był u mnie i spytał, czy dam mu drugą szansę. Nie wiem, co mu powiedzieć. Z jednej strony... Co tu robisz? Teo powiedział, że tu jesteś. Ale chyba już masz towarzystwo. Myślałem, że będziemy razem. Ale nie przyszłaś sama. Przestań. Dość tego. Lupita może być z kim chce. Nie wtrącaj się. Właśnie, że będę, bo mnie to dotyczy. Ty też ją kochasz? Tak. Dlatego nie chcę, żeby przez to przechodziła. Trzeba uszanować jej decyzję, nawet jeśli to boli. Lupito, w razie czego zawsze możesz na mnie liczyć. Mam ochotę na piwko. Co ty piłeś? To co ty? Musimy przystopować, bo jutro gramy mecz. I nie możemy mieć kaca. Kontroluj się. Na szczęście Pilar nie przyszła. Ale musisz zacząć z nią chodzić. Nie, dla własnego dobra. Mam mega obsesję na moim punkcie. Co z tego? Wariatki to niezła opcja. Są wierne. Co jest z Lolą? Wypraszam sobie. Nic jej nie powiedziałem. To kto? Agustina. Powiedziałeś jej, że mam fioła na punkcie Roberty? Obiecała, że się nie wygada, zwłaszcza Loli. Zobacz, jaki zegarek mi dała. Mam to gdzieś. Czemu jej powiedziałeś? Jak mogłeś się tak tanio sprzedać? Zgłupiałeś? Mam przez ciebie kłopoty. Świnia. Przepraszam, ale jak się wściekam, moje soki trawienne. Napijecie się czegoś? Soku. Jak to soku? Proszę. Jak leci? Może podesłać wam parę butelek ze smoczkiem do tego soku. Może nie wiecie, ale nie podają tu alkoholu. Szkoda. Zobaczcie, co dla was mamy.
Ale skoro jesteście za młodzi na alkohol, to trudno. Cześć. Sok dla wszystkich? Jasne. Wkurzyli mnie. Tak się nie robi. Będziesz milczeć cały wieczór? Nie odezwiesz się? Co mam ci powiedzieć? Zrozum mnie tylko. To ty zrozum mnie. Nie rób takiej zdziwionej miny. Odkąd wróciłeś, wmawiasz mi, że jestem winna temu, co się stało. Ale ja mam czyste sumienie. Jak miałem zareagować, widząc cię z tym facetem? Nie umawialiśmy się tutaj. Nie wiedziałam, że przyjdziesz. Santos jest kolegą ze szkoły, którego polubiłam. Mogłeś mnie tu zastać z każdą inną osobą z mojej klasy. Proszę cię tylko, żebyś wieszała kurtki. Czego nie rozumiesz? A ty? Mówiłam, że zajmę się gośćmi, a ty będziesz wieszał kurtki. Jasne, ja kibluję w szatni, a ty brylujesz. Będziemy się zmieniać, żeby nie musieć na siebie patrzeć. Zgadzasz się? Przykro mi, ale nic z tego. Czyżby? Tylko ty masz z tym problem. Ja mam go gdzieś. Co? Boisz się? Dokąd to? Mogę zaczerpnąć świeżego powietrza? Nie, przykro mi. Tato, co tu robisz? Usłyszałem o imprezie i pomyślałem, że cię tu znajdę. Trzeba było zacząć od miejsca, w którym mnie wystawiłeś. Wszystko ci wyjaśnię. Tylko nie tutaj. Nie mogę wyjść. Tylko na chwilę. Vico? Wszystko w porządku? Tak. A w środku? Chyba też. Siedziałam w łazience, rozmawiając z Robertą. I jak ci poszło? Było źle, ale dobrze. Nie rozumiem. Nie przejmuj się mną. Podjęłam decyzję w sprawie Roberty. Jaką? Powiemy jej prawdę. Przepraszam, przeszkadzam? Lepiej wrócę do szkoły. Nie, czekaj. Nie możesz jechać sama. Zamówię taksówkę, bo kiepsko się tu bawię. Czekaj. Kocham cię. Zamieniłaś mnie na kogoś innego? Nie. To ty wyjechałeś. Tekst polski Marcin Leśniewski, czytał Ireneusz Królikiewicz.